Dzień dobry, witam wszystkie osoby bardzo serdecznie. Rozpoczynamy 11 odcinek Świata Gwiazd. Dzisiaj moim gościem będzie pani Ania Nadkierniczna. Poczekamy, aż pani Ania do nas dołączy i porozmawiamy. Witam wszystkie osoby, które już są, które oglądają Świat Gwiazd, które kibicują. I zapraszam już panią Anię do rozmowy. Dzień dobry. Cześć. Jak czuje się pani w tej covidowej rzeczywistości? Teraz, szczerze mówiąc, to już mam dosyć tego po prostu. I tak naprawdę czekam do 30 maja, bo wtedy mam swoje szczepienie i mam nadzieję, że jak najwięcej osób jak najszybciej się zaszczepi i w końcu będziemy mogli normalnie wrócić do tej rzeczywistości, którą jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy pamiętamy, tak? I że znowu będzie fajnie i normalnie. Taką mam nadzieję, bo już naprawdę dosyć mam tego siedzenia w domu i tych wszystkich ograniczeń. Jak rozpoczęła się pani przygoda z muzyką? Ja tak naprawdę od dziecka gdzieś tam miałam takie muzyczne zapędy i już parę razy gdzieś tam o tym nawet wspominałam, ale no to było w sumie tak, że jak byłam mała, to miałam takie zabawkowe klawisze i tam z tatą sobie trochę pogrywałam na nich. No i tak potem kupiliśmy sobie trochę lepsze klawisze, żeby mieć więcej możliwości, ale okazało się w międzyczasie, że w sumie to nie jest coś takiego, co na dłuższą metę chciałabym robić, więc chciałam szukać dalej jakiegoś innego instrumentu, który mi bardziej przypasuje, więc no tak w sumie kolejnym strzałem była gitara i okazała się ona strzałem w dziesiątkę tak naprawdę. No i nauczyłam się w sumie sama, siedziałam gdzieś tam w ferie w domu, pamiętam właśnie w ferie zimowe, kupiłam tę gitarę i przez te 2 tygodnie siedziałam i gdzieś tam próbowałam nauczyć się tych podstawowych chwytów. No i jakoś tak to się po prostu rozwinęło. A skąd wziął się pomysł na zgłoszenie się do programu The Voice of Poland? To był w sumie przypadek, bo no był, jak wiadomo, w zeszłym roku był casting online i w tym roku zresztą też jest, więc jak ktoś się zastanawia nad udziałem, to polecam całym serduszkiem. No ale tak, był casting online, więc stwierdziłam, cześć Mati, stwierdziłam, że no nie mogę przegapić takiej okazji, w sensie, że nie mam tak naprawdę nic do stracenia, nie? No bo nie trzeba stać w tych długich kolejkach, nie trzeba gdzieś tam poświęcać nie wiadomo jak wiele czasu, też w sumie jakoś nie miałam za bardzo nadziei ani wiary w to, że się może to udać. Też mnie rodzina namawiała, chłopak mnie bardzo do tego namawiał, więc stwierdziłam, że dla świętego spokoju wyślę to zgłoszenie. No bo tak jak mówię, nie mam nic do stracenia. No więc to było w sumie trochę przypadkiem. No i tak wyszło, że się dostałam. A co poczuła pani stojąc przed tymi fotelami odwróconymi? Ja mało w ogóle pamiętam z tego czasu, ale pamiętam, że jak stałam za odwróconymi, w sensie, że widziałam tylko tyły tych foteli, tak, przed występem, to był dramat. Ja nigdy chyba nie miałam tak dużego stresu przed występem, jak wtedy. I tak naprawdę, idąc do Voice'a, byłam przekonana, że stres to jest ostatnia rzecz, którą się powinnam martwić, tak? A okazało się w sumie, że ten stres to mnie pokonał tak naprawdę na tym pierwszym występie. Na drugim jeszcze też byłam mocno zestresowana, a tak naprawdę od nokautów dopiero gdzieś to odpuściło. Więc ja myślę, że no, udział w tego typu programie to jest no, taka okazja do sprawdzenia się, czy rzeczywiście gdzieś tam dobrze sobie radzimy w takich warunkach stresujących. No, więc no tak to było. A co poczuła pani, jak odwróciła się pani Edyta Górniak? Serce mi strasznie biło wtedy. W ogóle ja przez cały występ próbowałam się opanować, gdzieś tam właśnie ten trzęsący się głos i generalnie ten cały stres, więc bardzo, bardzo się próbowałam opanować i już piosenka zbliżała się ku końcowi, więc stwierdziłam, że no nie, no jak już do tej pory się nikt nie odwrócił, to raczej nic z tego już nie będzie. Więc gdzieś tam trochę mnie to, trochę odpuścił ten stres
i trochę wyluzowałam i w tym momencie właśnie odwróciła się pani Edyta i z powrotem wszystko, jakby całe te emocje, nawet jak w sumie słychać na tym moim występie, że i właśnie jak ona się odwraca, to mi tak strasznie drży głos, no tragedia, naprawdę, nigdy w życiu nie miałam takich emocji i tak trudno mi się nie było opanować nigdy na scenie, jak wtedy właśnie w Wąsie, no szok, naprawdę, ja do tej pory jestem... Ciężko mi w to uwierzyć, że to naprawdę są takie emocje, że nie da się tego ani opisać, ani wyobrazić, dopóki się tam nie stanie. A skąd wzięła się ta pasja do gitary, którą widzimy za panią? W sumie, no tak jak mówię, szukałam gdzieś tam tak, czegoś dla siebie. Dziękuję, tutaj ktoś napisał, że byłam rewelacyjna. Bardzo dziękuję. Witam panią Alex, to pani nam towarzyszy tutaj, wszystkim chyba uczestnikom od samego początku, więc dzień dobry. No, a co do gitary, to tak jak mówię, szukałam gdzieś tam swojej ścieżki w muzyce. No i to był taki drugi strzał, na szczęście udany. No i tak naprawdę gdzieś tam podobało mi się zawsze brzmienie gitary. Też jakby z czasem mój gust muzyczny zmieniał się i jakoś tak ciągle dążył do tych takich brzmień bardziej akustycznych, takich delikatnych, klimatycznych, więc to się wszystko wiąże. No i tak wyszło właśnie, że przy tej gitarze zostałam już. A w której piosence czuła się pani najlepiej? W The Voice? Tak. Nie wiem w sumie, bo za każdym razem, jak dowiadywałam się, co będę śpiewać, to byłam zawsze trochę zawiedziona, że to niby fajne to są piosenki, bardzo je lubię, ale z drugiej strony wiadomo, że to jest konkurs i trzeba się pokazać od jak najlepszej strony i pokazać swoje umiejętności przede wszystkim. A ja dostawałam zawsze takie piosenki, w których jakbym zaczęła się popisywać, no to w sumie straciłyby one cały swój klimat, bo właśnie one opierały się bardziej na tych emocjach, tak, i na tym przekazie. Ale pamiętam, że tak właśnie taki przełom miałam, jak były nokauty, bo byłam przekonana, że to jest już mój czas i na pewno odpadnę, bo były takie rewelacyjne głosy w mojej drużynie, że nawet się nie łudziłam, że przejdę dalej. I jakoś tak ten stres odpuścił, a zaczęłam się cieszyć z tego, że udało mi się dojść do takiego etapu. Więc tą piosenkę, to była piosenka Miałeś Być Moniki Brodki i ją mi się bardzo fajnie śpiewało, bo no tak jak mówię, to było zero stresu tak naprawdę, bardziej taka ekscytacja i takie szczęście, że to się wszystko dzieje, no i tak. Ktoś zapytał, czy oglądam The Voice, tak, oglądałam cały The Voice Senior, The Voice Kids też oglądałam, od wielu lat zresztą oglądam, no i przyszłą edycję na pewno też będę oglądać. Który etap programu był dla pani najcięższy? Chyba bitwy, bo przesłuchania w ciemno to była cała ta otoczka, że się poznało mnóstwo super ludzi i zresztą te znajomości nadal się utrzymują, nadal trwają, więc to było super, mimo tego całego stresu, tak? Ale bitwy to był taki czas dla mnie bardzo trudny, bo ja miałam bitwę z Kasią i po pierwsze, no gdzieś tam był duży rozstrzał pomiędzy moim doświadczeniem, powiedzmy tak ogólnie, a Kasi doświadczeniem, no bo ona śpiewała dużo dłużej niż ja. I to było dla mnie takie trudne i też na próbach, trochę brzydko mówiąc, dostałam opieprz od pani Edyty za to, że gdzieś tam byłam nieobecna i rozkojarzona. No generalnie to był taki trudny dla mnie czas, bo po prostu znowu dostałam smutną piosenkę, a myślałam, że dostanę coś bardziej takiego, żeby pokazać swoje umiejętności. No generalnie dużo było czynników, ale no bitwy były dla mnie naprawdę trudne. A potem to właściwie każdy etap był super, bo przestawałam się przejmować, jakby bardziej czerpałam radość z tego, że tam jestem i nie jakoś tak, no nie obchodziły mnie za bardzo rezultaty tego, tak, czy efekty. A czy od początku chciała pani wybrać panią Edytę Górniak, bo pani Edyta tylko się odwróciła, ale czy to był pani typ przed wejściem na scenę? Szczerze mówiąc, to ja tak pomyślałam sobie, że tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia chyba do kogo pójdę. Nie zakładałam w ogóle, że ktokolwiek się odwróci tak naprawdę, a jeśli ktoś by się odwrócił, no to jakby każdy z trenerów jest dla mnie jakimś autorytetem, tak? I w muzyce ogólnie rzecz biorąc i w jakichś konkretnych, powiedzmy, obszarach tej muzyki. I cieszę się, że tak wyszło, że pani Edyta się odwróciła,
Bo nie wiem, kogo bym wybrała, gdyby odwróciło się więcej osób, a tutaj tylko pani Edyta się odwróciła i musiałam do niej iść, ale uważam, że to był bardzo dobrze, że tak się sprawy potoczyły, bo naprawdę dużo się nauczyłam i uzupełniłam swoje braki dzięki pani Edycie, na przykład w interpretacji piosenki, tekstu. Zaczęłam bardziej, dostałam od niej po prostu wiele rad, które mi pomogły podnieść, powiedzmy, poziom mój wokalny i taką muzyczną dojrzałość, o, w ten sposób. Więc cieszę się, że tak się sprawy poukładały i pewnie gdybym miała wybierać drugi raz i gdyby pani Edyta mi powiedziała to samo, co usłyszałam wtedy właśnie po przesłuchaniu w ciemno, gdy się odwróciła, to też bym ją wybrała, bo wtedy jak ona mi powiedziała te wszystkie słowa, to czułam po prostu, czułam się zrozumiana jako... jako twórca, tak? Czy artysta, po prostu poczuła, tak jak ona zrozumiała to, co ja zrobiłam na scenie, odczytała te wszystkie moje emocje, to tak ja bym chciała być rozumiana przez odbiorców też już jako taki pełnoprawny artysta, tak? Nie uczestnik programu, tylko po prostu jak już będę kiedyś mogła się podzielić moją muzyką autorską w większej ilości niż do tej pory, no to chciałabym właśnie, żeby ludzie gdzieś tam odczuwali te emocje, które ja przekazuję i to jest dla mnie bardzo ważne. I u pani Edyty, pani Edyta to doceniała i się bardzo cieszę z tego powodu. Się rozgadałam na to pytanie. A z kim z programu ma lub miała pani najlepszy kontakt? Finałowa szesnastka właściwie cała to w ogóle hit. Tacy ludzie, że naprawdę ekipa, no super, naprawdę, no nawet nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Do tej pory praktycznie, no może nie ze wszystkimi, ale z kilkoma osobami, z osobami nadal mam kontakt taki dosyć częsty i intensywny. Na przykład z Mateuszem Psonakiem, z Michałem Boberem, z Sylwią Wysocką, z Anią Byrcyn nadal też jesteśmy w kontakcie, szłyśmy dalej, jakby do samego końca programu byłyśmy razem. No i gdzieś tam ten kontakt sporadyczny też jest z innymi osobami cały czas, więc naprawdę... Dużą zaletą tego typu programów jak The Voice właśnie są te znajomości, które zostają na długo, długo. A czy planuje pani wydać jakiś singiel? Oczywiście, że planuję. Ja mam planów bardzo dużo, ale to nie jest takie proste, jakby się chciało. Chociaż teraz na przykład nagrywamy z zespołem już poszczególne instrumenty do nowej piosenki. No ale to jest dosyć złożony proces, bo też nam zależy na określonym brzmieniu na przykład, gdzie no jakby w tym gatunku, który my gramy, to właśnie to jest istotne między innymi, brzmienie, a to też nie jest, nie da się tego uzyskać, jakby konkretne brzmienie, trzeba szukać różnych miejsc, w których dany instrument brzmi tak, a nie inaczej, plus ja mam też coś takiego, że jak wchodzę do studia i mam zacząć nagrywać, to mi nic nie wychodzi po prostu, ciągle się mylę, jakieś babole, po prostu czuję, jakbym grała na przykład na gitarze tylko pół roku, tak, zamiast tych kilku lat, które gram, więc jakoś ciężko mi to wszystko ogarnąć, bo po prostu w takich warunkach studyjnych wszystkie niedociągnięcia wychodzą na wierzch, więc trzeba naprawdę się zaprzeć i jakoś tak zdobyć w sobie tą motywację, żeby mimo tego no, postarać się to dopiąć. No, więc no, nagrywamy instrumenty, jakby muzyka cały czas się robi i mam nadzieję, że jak najszybciej będę mogła się nią ze wszystkimi podzielić. Naprawdę, nie mogę się doczekać. A co dał pani program The Voice of Poland? Na pewno mi dał... No tak jak mówiłam, te kwestie znajomości to jest jedna z głównych zalet i tego, co wyniosłam stamtąd. Dużo mi właśnie dała praca z panią Edytą pod kątem mojej techniki i mojej na przykład właśnie interpretacji. To jest dla mnie bardzo ważne, bo kiedyś aż tak bardzo nie skupiałam się na tekście piosenki, a teraz dużo bardziej zwracam na to uwagę. No dało mi też to na pewno, dodało mi takiej pewności siebie, i wiary może. Utwierdziłam się też w przekonaniu, że wszystkim się nie dogodzi, więc po prostu powinnam robić to, co ja czuję i w zgodzie ze swoim sercem, tak? A nie właśnie, no,
No tak jak mówię, nie da się każdemu dogodzić, zawsze znajdzie się ktoś, komu się nie podoba, czy to piosenka, czy to głos, czy to włosy, czy to ręka, czy to tatuaż, czy to gitara w ogóle, zawsze znajdzie ktoś, komu coś się nie podoba, więc nauczyłam się na szczęście tego, że w muzyce przynajmniej no po prostu trzeba się kierować tylko sercem i tym, co się chce rzeczywiście przekazać, a jeśli to jest wartościowe i autentyczne, to zawsze się znajdzie chociaż kilka osób, którym się to będzie podobało, więc na pewno właśnie tą pewność, utwierdzenie się w przekonaniu, że muzyka jest dla mnie i tak jak ja ją czuję, tak ją mam robić. O. A czy żałowała Pani, że odpadła Pani w tym półfinale, a mogło być już tak blisko, żeby dojść do tego finału? Jak mam być szczera, to ja się bardzo cieszyłam, że odpadam, bo już trochę mnie przerastał mnie ogrom tego przedsięwzięcia. No i wiadomo, to jest też telewizja, więc no, nie wszystko wygląda tak, jak my sobie wyobrażamy, siedząc przed telewizorem. I po prostu ja idąc do tego programu w ogóle nie zakładałam, że dojdę tak daleko i po prostu już tak naprawdę właśnie od nokautów cały czas byłam trochę taka przestraszona, że cały czas idę dalej. Więc no naprawdę czekałam na ten moment, aż odpadnę, bo po prostu byłam już zmęczona tym i chciałam odpocząć i no i tak to wyglądało. Więc cieszyłam się z jednej strony, że doszłam tak daleko, a z drugiej strony, że właśnie odpadłam no tak naprawdę w najlepszym momencie dla mnie. O, bo wiadomo, każdemu zależy na czymś innym, tak? Mi na zwycięstwie w ogóle nie zależało, więc no więc dla mnie to był dobry czas, o tak powiem. A jak radziła sobie Pani ze stresem przed wystąpieniami na żywo, przed live'ami? Ja wtedy się nie stresowałam chyba, szczerze. Miałam dużo innych rzeczy. Zamiast się stresować występem, to ja się stresowałam strojem, stresowałam się butami, stresowałam się tym, że nie ma na przykład, no nie wiem, że po prostu trzeba tempo zachować określone, jakieś tam, no po prostu jakoś występ sam w sobie był dla mnie na szarym końcu takich problemów i stresów, które się wiązały z odcinkiem. Stresowałam się w ogóle zupełnie innymi rzeczami, tak naprawdę nic nieznaczącymi. A jakie rady dałaby Pani osobom, które chcą wystąpić w The Voice of Poland w przyszłości? Nie wiem w sumie, szczerze mówiąc, jakie rady. Na pewno takie, żeby na precastingi, czyli takie, które są internetowe, to na pewno bym powiedziała, żeby nie silili się na przykład na nagranie jakiejś super, nie wiadomo jakiej, trudnej piosenki, jeżeli się w tym nie czują dobrze, bo myślę, że produkcja przede wszystkim zwraca uwagę na to, czy ktoś jest autentyczny w tym, co robi, czy rzeczywiście no czy rzeczywiście to, co zaśpiewał, czy zagrał, jakby jest w zgodzie z nim, a nie jest taka to pokazówka, nie? Bo niektórzy może tak do tego podchodzą, że chcą wywalić wszystko, co potrafią, a tak naprawdę, no tak jak mówię, nie o to w tym chodzi, tak? Bo niejednokrotnie zresztą było tak, że osoby, które naprawdę super śpiewały i miały mega technikę i w ogóle wszystko, no dosyć szybko na przykład odpadały z programu, bo gdzieś tam dla widza, czy dla produkcji, czy nie wiem, no generalnie dla odbiorców, to było za mało, to, że ktoś dobrze śpiewa na przykład, nie? Po prostu szukają czegoś więcej, właśnie tej autentyczności, tej prawdziwości, więc to bym na pewno powiedziała. A dwa, no to nie wiem, nie bać się próbować, bo to nie jest w ogóle, naprawdę wspaniałe, to są wspomnienia później, wspaniałe przeżycia, super ludzie i no nie wiem, dałabym rady, że jak ktoś chce, no to niech próbuje, bo warto naprawdę. I jak ktoś, tak jak ja na przykład jeszcze tam, nie wiem, rok czy dwa lata temu oglądałam Voice'a w telewizji i tak się zastanawiałam, jak to jest stać na tej scenie. O, ale nigdy nie będę miała szansy się przekonać, bo za słabo śpiewam, czy coś tam, coś tam. To wcale tak nie jest, bo no naprawdę bardzo wielu uczestników miało takie poczucie, że są za słabi, a się dostali i doszli bardzo daleko. Więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, a chcecie, lubicie śpiewać i czujecie, że ma to jakąś wartość, no to, a nawet jak czujecie, że nie ma wartości, to idźcie tam, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że ma wartość, bo zawsze, uwierzcie mi, znajdziecie chociaż jedna osoba, której się to będzie podobało. A ktoś zapytał, jak wygląda precasting. No to precasting w moim przypadku wygląda tak, że wszystko się odbywało przez internet, podobnie jak w tym roku. Trzeba było przygotować jedno nagranie po polsku i drugie po angielsku. Nie przerabiać go w żaden sposób, gdzieś tam nie dodawać, nie wiem, nie wprowadzać jakichś tam poprawek, tylko po prostu zaśpiewać, tak jak normalnie staniesz i zaśpiewasz, tak? I trzeba było wysłać po prostu te nagrania, opisać gdzieś tam pokrótce,
swój życiorys, w sensie co robimy na co dzień, jakieś tam, wiecie, wiadomo, ciekawe aspekty naszego życia. No i po prostu się wysyła i się czeka, tak? Ja na przykład zapomniałam po tym, jak wysłałam te nagrania, że w ogóle, że to zrobiłam. I jak przyszedł mail, że się dostałam, to był szok, naprawdę, no masakra. Coś jeszcze miałam powiedzieć i zapomniałam co? A wiem, że właśnie, no ja na przykład nagrałam swoje nagranie w piżamie z gitarą gdzieś tam, nie wiem, rano jak wstałam, żeby to powiedzmy, no tak odbębnić trochę i wysłać, więc naprawdę nie ma znaczenia, wiecie. Nie musi to być nie wiadomo jakie wychuchane i po prostu dopieszczone, tylko myślę, że po prostu musi być prawdziwe i pokazywać was jako takie jakby, no was, o tak, po prostu was. Więc jeżeli będzie to prawdziwe, autentyczne, nie będziecie się silić na pokazywanie nie wiadomo czego, no to myślę, że jest duża szansa, że się uda. I na koniec zapytam, kto jest dla pani największym muzycznym autorytetem? W sumie nie wiem, czy ja mam takie muzyczne autorytety. Zależy w jakim znaczeniu, jakby, o jaki autorytet ci chodzi. W sensie nie mam nikogo takiego, kto by był dla mnie jakimś takim guru po prostu, do którego ja dążę i tak dalej. Mam za to dużo muzycznych inspiracji, takich, które mi pokazują, że no po prostu warto dążyć do swojego brzmienia, do swojego stylu. No tak, mam parę takich zespołów, na przykład zespół The Luminers to jest taki przykład, Mumford & Sons też jest taki, Of Monsters and Men to jest w ogóle chyba no tak, no jeden z moich ulubionych zespołów naprawdę. No więc tak, no ja generalnie lubię właśnie takie zespoły, które są niszowe i jakoś tak nie, właśnie nie silą się na robienie takiej muzyki, która się dobrze sprzeda, tylko właśnie robienie muzyki, która im gra w duszy i którą chcą się dzielić z innymi ludźmi, nie? Więc dla mnie gdzieś tam to są takie autorytety dla mnie, że nie zatracają się gdzieś tam w drodze po te, nie wiem, pieniądze ogromne z tej muzyki, tylko robią cały czas to, co chcą i to, co im gra w sercu. Natomiast też wiadomo, z drugiej strony muzyka to też jest praca dla większości z muzyków, właściwie głównie to jest ich źródło dochodów, więc wcale się nie dziwię, że ktoś na przykład robi to no dla pieniędzy, tak? Sama bym chciała kiedyś zarabiać z muzyki. To jest jedno z moich marzeń ogólnie, żeby móc po prostu robić muzykę, żeby ludziom to się podobało, żeby tego słuchali i żebym ja mogła po prostu koncertować, wydawać płyty i w ogóle. No, takie są moje marzenia obecnie. Dziękuję pani bardzo serdecznie, że znalazła pani czas na wywiad. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję również, było bardzo miło i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.